Witam na kolejnej wycieczce. Oto plaża Jadra. Niedawno została rozbudowana. Fajne parkingi zostały zrobione. Zaplecze. Można coś zjeść, wypić. Teraz niestety trzeba tutaj płacić. Dawniej było za darmo wjazd. Na razie widać, jak widać, na razie nie ma nikogo tutaj do płacenia. Tutaj zazwyczaj stoi parkometr. No i trzeba wrzucić parę kun, żeby zostawić autko. Na razie jest czysto, także cieszy nas to. Dawniej jak jeździliśmy, było całkowicie tu za darmo, nie trzeba było nic płacić. Tu proszę bardzo, zaplecze. Fajne ławeczki zadaszone. Również tutaj rozbudowali fajnie. Tutaj dawniej były kamienie. Zostało to ładnie wyrównane w miarę. Jest drobny taki kamyczek fajny, można się położyć. Również tutaj te patyki, co stoją, te rury. Tutaj zawsze są parasole w sezonie. Można sobie taki parasolik wypożyczyć. Oczywiście i w cieniu sobie posiedzieć. No to zbliżymy się teraz do wody. Woda jest naprawdę tutaj przejrzysta i rewelacyjna. Świetne miejsce do nurkowania, zwłaszcza po lewej stronie. Można sobie wypłynąć głębiej. Naprawdę są bardzo ładne klimaty. Bardzo dużo ryb, jeżowców, jakieś różne zwierzątka podwodne można fajnie spotkać. Woda jest naprawdę kryształ, proszę bardzo, zobaczyć. Piękne góry w oddali. Tutaj Jadrolinia pływa, prom. Jadrolinii właśnie po tej części. No to idźmy, przejdźmy sobie kawałeczek dalej. Tak jak mówiłem, tam po lewej stronie piękne zatoczki, jakieś dziury podwodne. Można sobie zobaczyć na moich innych filmach. Jest tam to, co pod wodą. Tam są właśnie nagrane dużo rzeczy właśnie spod wody tutaj właśnie na plaży Jadra. Jest bardzo piękna. Jedno z fajniejszych miejsc, jak dla mnie tutaj na wyspie Pak. Zwłaszcza do nurkowania, tak jak mówię, no są piękne rzeczy. Proszę bardzo, piękne skałki. Idziemy kawałeczek dalej. Takie właśnie dziury są tam dalej, tylko że głębsze. Można sobie wpłynąć. Fajne roślinki. Wydaje się, aby to się ruszało, wszystko pływało pod wodą. Jak są fale fajne, malutkie, to tak sobie fajnie wichruje. Przebieralnie, proszę bardzo, też są. Tutaj ludzie się kąpią fajnie. Piękna sprawa. Tu można sobie poskakać, na przykład do wody. Tam jak te schodeczki są, można sobie skoczyć fajnie. Woda jest w miarę głęboka. Dzieci skaczą wszyscy tutaj, bo tu różnie jest. A tu jest najfajniejsze miejsce chyba z tą jaskinią. Fajna jaskinia. Tam z tej jaskini wypływa źródło z czystą wodą, słodką, i tam jest taka zimna ta woda. W każdym razie, że od tego odpływa i jest bardzo zimna, jak się podejdzie. Jeszcze pojedziemy kawałeczek dalej. Woda kryształ. Widać, na dość głęboko widać, przejrzysta jest bardzo dużo. No i rzut z drugiej strony.
Mogę polecić plażę, bo jest naprawdę rewelacja. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do subskrypcji kanału i do oglądnięcia, pokazania znajomym. Jak ktoś jest zainteresowany wyspą Pag, Chorwacją, ogólnie to bardzo proszę, zapraszam. Mogę coś odpowiedzieć, ewentualnie na jakieś pytania. Pozdrawiam wszystkich, no i do usłyszenia, do zobaczenia.